Naruto. Anime, które wielu z was, graczy, może uznać za wilczą część swojego życia. Ile to odcinków pochłonęliście? Ile książek udało wam się przeczytać? Sam pamiętam jeszcze średnie, bo w języku polskim, ale odcinki, które leciały na Jetix, a może nawet na Fox Kids. O, chyba tak. Dawne czasy, w moim wypadku podstawówka, więc około 10-12 lat temu. Czas zleciał, ale sympatia, z jaką darzymy blondaska ubranego w pomarańczowy kombinezon, nie umknęła. Dzisiaj o Naruto, w grach i o tym, jak fajnie byłoby zakosztować w tym uniwersum pełnoprawnego MMO. Strzelcie zatem suba wraz z dzwoneczkiem, pod koniec łapkę w górę, jeżeli całość wam się spodoba, a teraz zaczynamy. Manga Naruto istnieje z nami od 1999 roku. Co do anime, mówimy o 2002 roku, w przypadku drugiej serii już o 2007 roku. Jak widzicie, mały chłopiec już nie jest taki mały, w zasadzie nawet chyba ja pomyliłem się, jeżeli chodzi o ilość lat, kiedy to oglądałem Naruto. Całość zestarzała się, a jednak przez tak długi czas my, gracze MMO, nie dostaliśmy takowej pełnoprawnej produkcji, mimo iż jest ona murowanym hitem. Uniwersum wydawać by się mogło idealnym, szerokim, powiększonym o Boruto i przeogromną liczbę wątków, które tylko czekają na przeistoczenie w postać questów. Zamiast jednak otrzymać MMORPGa z krwi i kości, dostajemy to. Naruto Online, któremu swoją drogą poświęcę oddzielny materiał. I nie jest to on produktem, który zachwyci i zaangażuje cokolwiek innego, aniżeli nasz portfel. Ograniczenia, spora dawka sklepików, fantów i przede wszystkim przeglądarkowa, nijaka forma. Nie mówię jednak, że Naruto Online jest złe, ale z pewnością nie jest taki, jakiego oczekują gracze, którzy z dnia na dzień spędzają czas w pełnoprawnym 3D jak World of Warcraft, Guild Wars 2, Terra, ESO i wiele innych świetnych tytułów. Z roku na rok skazani jesteśmy mimo potencjału w marce na podobne do Naruto Online produkcje. Mieliśmy Shinobi Online, Ninja Online, a nawet Nin Online, które już klientowym tytułem jest w 2D, jednak wciąż nie oferuje tego, czego można by oczekiwać. Warto zaznaczyć, że z tego grona, a liczy ono więcej podobnych tytułów, tylko Naruto Online jest licencjonowane. Co to oznacza? W skrócie, można bez żadnych przeszkód działać pod marką Naruto, korzystać z jej elementów i zawartości. Dla nas z kolei przekłada się to na lepszą imersję zawartą przykładowo w historii świata i znajomych miejscach. Licencja, jak się okazuje, jest zatem największym problemem, a szkoda, bo jeśli spojrzeć na singlowe tytuły spod znaku Naruto, to faktycznie moglibyśmy dostać coś konkretnego. Ninja Storm Revolution i cała gromada innych gier opartych o Naruto charakteryzuje się kilkoma świetnymi elementami. Przede wszystkim z mojego punktu widzenia ogromną zaletą bijatyk była, jest i pozostanie szata graficzna. Gry z serii Naruto posiadają fantastyczny design łączący w sobie charakterystyczną kreskę z ciekawym środowiskiem, dobrą kolorystyką i wybornymi animacjami oddającymi klimat znany przede wszystkim z anime, jeżeli chodzi o aspekt wizualny. Kolejnym i zarazem kluczowym segmentem jest walka, która stawia nas w obliczu niezliczonej ilości rozbłysków płynących z charakterystycznych jutsu, kopnięć, uderzeń, po prostu starć. Dynamiki odmówić grom singlowym nie można, bo bije ona z każdej strony i wie o tym każdy, kto z którąś częścią miał do czynienia. Można w owych tytułach narzekać na kilka rzeczy, takich jak monotonne bieganie od NPC do NPC, filerowatych fragmentów, ale co do tych dwóch rzeczy pozostajemy prawdopodobnie zgodni. Niemniej jednak wciąż owe elementy, jak i sam świat, jest domeną gier dla pojedynczego gracza. Jeżeli chcemy pograć w MMO, które opiera się o pełnoprawne 3D i elementy z Naruto, to ponownie trzeba szukać gier, które licencji nie posiadają, a tym samym tracą sporo na wartości. Takim tytułem jest chociażby omawiany przez nas w kilku newsach Jutsu Online. Wydawać by się mogło, że poniekąd otrzymujemy świetną alternatywę. Problem w tym, że Jutsu to tak naprawdę mod świata Azeroth. Dokładnie tak. Twórcy wykonali zmodowany pod mangę świat World of Warcraft, który może i daje nam namiastkę Naruto, ale jednak tracimy prawdopodobnie to, czego oczekuje większość, czyli elementy wspomniane wyżej. Projekt co prawda amatorski i trzeba z całego serca doceniać wkład ekipy w rozwój, jednak walka to point and click, bez większego polotu. Graficznie też jest średnio. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to ani najwyższa liga i najbardziej pożądany projekt w rękach fana Naruto. Nawiązań trochę jest.
jest, ale nie tak, aby naruszać prawa autorskie marki. Po prostu gra o ninja w 3D. Jest to jakieś rozwiązanie, powiecie. Owszem, jest. I zapewniam was, że kilka podejść do owej tematyki przez różnych fanów było. W większości jednak prędzej czy później produkty tego typu znikają z rynku. Podobnie może być z kolejnym tytułem, który udało mi się wyszukać przy okazji tworzenia tego materiału. Ostatni update z gameplayem w tle wygląda bowiem całkiem obiecująco i jest świeży, bo z 6 lipca. Całość nosi prawdopodobnie nazwę roboczą, Naruto MMO. Produkt postawiony na silniku Unity nie jest po raz kolejny idealny, ale wygląda nieźle. Szkoda tylko, że na obiecujących obrazkach, a w zasadzie gameplayach może się skończyć i cóż, prawdopodobnie tak będzie. Nad projektem piecze, z tego co zdążyłem gdzieś tam przeczytać, sprawuje jedna osoba szukająca chętnych do pomocy. Sam silnik Unity jest na tyle elastyczny, że z odpowiednią dawką wysiłku może dać wymierne efekty. Tylko pytanie kiedy. Przeglądając jednak materiały z Naruto MMO znalazłem jedną zasadniczą rzecz. Tytuł, o którym mówię, przypomniał mi poprzez swój interfejs, że to co nadaje Naruto w dużej mierze dynamiki i klimatu to walka nie oparta o point and click, a non-target oraz samodzielne wyklikiwanie kombinacji na jutsu. Przyznam się bez bicia, że w singlowe tytuły grałem niemal wyłącznie na padzie, jednak równie dobrze można by grać na klawiaturze, ale bez określonych skilli, a właśnie poprzez naukę i odpowiednie combo. Zastanówmy się zatem, czego oczekujemy od potencjalnego, pełnoprawnego MMO 3D na bazie Naruto. Przede wszystkim fajnie, gdyby opierało się o znane wydarzenia z mangi i anime, tak jak ma to miejsce w Naruto Online. Dzięki temu łatwiej będzie poczuć powiew ulubionych chwil. Po drugie oczekujemy walki, która nie będzie wolna, point and clickowa oraz oparta o z góry narzucone jutsu. Przyda się non-target, przyda się nauka oraz możliwość obsługi pada. Po trzecie liczymy pewnie na wioski, a co za tym idzie frakcje, których jest na tyle dużo, że można pokusić się o szeroko rozumiane PvP, sojusze i inne tego typu chwile. Zresztą Naruto to w większości PvP, więc byłoby fajnie. Po czwarte, grafika powinna być co najmniej tak dobra jak w singlowych odsłonach. Daily questów w postaci misji różnej rangi, buntowników w postaci Akatsuki, do których możemy się przyłączyć i całej reszty wątków też nie powinno zabraknąć. Tak samo jak piersi Tsunade, które stanowią całkiem odrębny świat, bo wiecie lub nie, ale były one największymi w całej mandze i anime. Po prostu fajnie byłoby zobaczyć w tytule MMO cechy gier singlowych przełożonych do otwartego świata online'owego z cutscenkami i całą resztą interesujących wątków czy to z anime czy też z mangi. Na coś takiego rzecz jasna jednak się nie zanosi. Niestety taki projekt wymagałby pieniędzy, wsparcia i przede wszystkim licencji, bo bez niej o tytule nie usłyszy zbyt wiele osób, a do tego technologia będzie ograniczona. Przykładem tutaj może być Shinobi Life Online, gra MMO, o której swego czasu pojawił się news na naszym portalu. Tytuł działa, funkcjonuje, bez licencji oczywiście, a to z kolei przekłada się na jego medialność. Niestety graczy online za wielu nie ma, o ile uda się trafić na moment, kiedy serwery są uruchomione. Gra po raz kolejny miałaby potencjał, gdyby nie przeżarto go średnią jakością, wieloma niedoszlifowanymi elementami, budżetem, który w przypadku fanowskich tytułów jest niewielki i właśnie brakiem licencji. Stąd świat wyłącznie oparty o klimaty Naruto, ale bez żadnych większych nawiązań, aby nie drażnić nikogo z posiadaczy praw do marki. Niestety tym samym ten tytuł pozostanie gdzieś tam, funkcjonujący lub też za jakiś czas nie, ale nie dotrze on do szerokiego grona odbiorców, tak jak to ma miejsce w przypadku Naruto Online, które z tygodnia na tydzień otwiera kolejne ogromne serwery, dlatego że marka się sprzedała, że sporo youtuberów promuje ten produkt, że jest to produkt licencjonowany, którym śmiało można się chwalić tu i tam, bez żadnych obaw o problemy prawne. Z drugiej jednak strony, fani Naruto nie powinni tracić nadziei. Nie będziecie raczej wiecznie skazani na sieciową zabawę w obrębie przeglądarki. Na horyzoncie zarysowuje się bowiem licencjonowana Battle Arena, która jednak nie będzie kopią LoL'a, Doty czy Hotsa. Celuje ona ewidentnie w tą samą szufladkę co Gigantic, oferując wysoce naszpikowany dynamizmem i efektywnością walki z udziałem kilku graczy na arenach w pełnym 3D. Gameplay trailer Naruto to Boruto napawa naprawdę sporą nadzieją na dobrą przygodę, a co najistotniejsze przy użyciu naszych ulubionych postaci. Nie oszukujmy się, Naruto to również bohaterowie i każdy z nas chciałby pewnie nawet w MMORPG-u grać swoim ulubieńcem lub przykładowo podążać jego drogą. Sam darzyłem Deidare i Itachiego na tyle dużą sympatią, że prawdopodobnie szukałbym ścieżki podobnej do ich drogi. W mobie łatwiej o przywiązanie do lubianej postaci, można ją po prostu wybrać. A wy jak zapatrujecie się na ewentualne powstanie moby w uniwersum Naruto? Czy to będzie dla was wystarczające?
interesujące odniesienie gry sieciowej do anime, mangi, o ile jesteście jej fanami? Czy wiedzieliście o tym, że ktoś w internetowych odmętach pracuje nad Naruto MMO na silniku Unity? No i co najistotniejsze, jak zapatrujecie się na MMO w uniwersum Naruto? Jakich elementów oczekiwalibyście? Komentarze są oczywiście wasze. Ja tymczasem żegnam się z wami, zachęcając do łapkowania, subskrypcji i udostępniania filmu. Na razie, cześć!